ma tacy, to my Polacy. Witam po raz kolejny na moim vlogu. To znowu ja, Michał. Dzisiaj tematem, jakim chciałem się zająć, będzie to, dlaczego Polacy chodzą tak często niezadowoleni. Dlaczego przylgnęła nam taka, można powiedzieć, łatka pesymisty, tak. O tym właśnie chciałem dzisiaj rozmawiać. Na pierwszy ogień pójdzie przede wszystkim pogoda, tak. Zauważyliście jedno, gdy rozmawiasz z takim typowym, no, bez urazy dla Kowalskich, Kowalskim, najczęściej rozmowa o pogodzie, o tym, jaka teraz panuje, wygląda tak. Powiedzmy, gdy jest zimno. Styczeń. Minus 20 stopni. Śnieg. Kto to widział? W styczniu minus 20? Żeby to jeszcze zimno było, ale minus 20 w styczniu? Ja nie chcę. Kiedy przyjdą w końcu te upały plus 30? Jak ja je chcę? Proszę, proszę, proszę. No i teraz adekwatnie do tego, zobaczmy, co się dzieje, kiedy ten Kowalski dostaje to, co chciał. Ten upragniony przez niego upał. Lipiec plus 35. Kto to widział? Takie upały. Jak ja chciałbym teraz takiego chłodku, tak 5 stopni. Boże, gdzie ja takie coś znajdę? Ale kto to widział w lipcu, takie upały? Mam... Nie rozumiem, nie rozumiem. Jak to może być tak ciepło? I weź tutaj z takim rozmawiaj. Zimno źle, gorąco jeszcze gorzej. To weźmy może umiarkowaną pogodę. Albo lepiej nie, bo już wiem, co to będzie działo. Powiedzmy taka pogoda, 20 stopni, lekki zefirek, chmureczki, słoneczko tak lekko przysłonięte. Po prostu cud, miód, dzikie węże, coś pięknego. Taka pogoda, o jakiej wszyscy marzą. Co taki Kowalski pewnie o tym powie? Że wiaterek za zimny, że tych chmurek za dużo, że słonko nie tak świeci. 20 stopni, a nie może już 25 być? Tak najprawdopodobniej będzie wyglądało. Zauważmy jedno. No, Polakowi jest naprawdę trudno dogodzić. Nawet w kwestiach pogody. No wiadomo, tutaj trochę uogólniam, bo większość ludzi, jak ma tam swoje ulubione, na przykład niektórzy lubią zimę, niektórzy lubią lato, niektórzy właśnie lubią wiosnę i tą umiarkowaną pogodę. Ale jak już mówię, tak jak weźmiemy wszystkich do jednego worka, to najczęściej wychodzi na to, że naprawdę nam ciężko dogodzić. Swoją drogą najbardziej rozpierdala mnie fakt, że tylko Polak potrafi powiedzieć, że ma zły humor, bo ciśnienie jest niedobre. Coś pięknego. Właśnie, jak jesteśmy przy pogodzie, tutaj jeszcze warto zaznaczyć jedno. Jak Polak odpoczywa najczęściej? Tak, jak Polak odpoczywa? Najczęściej wygląda to w ten sposób. Witam, i jak plany na wakacje? A nie wiem. No to może polski Bałtyk? Nie, Bałtyk nie, bo woda zimna, temperatura powietrza też nie za ciepła, do tego ci turyści. Nie, to mi się nie podoba. No to może zagranica? Hiszpania, Francja, albo Egipt. Zagranica nie, dziękuję, za drogo. Nawet drinka nie wypiję, będę musiał zapłacić kosmiczne sumy. Nie, nie, to nie dla mnie. Mimo, że tam ciepło, ale nie, to nie dla mnie, dziękuję bardzo. No to może Mazury? Kraina tysiąca jezior zawsze kusi swoimi walorami. A czy ja wyglądam na masochistę? Nie chcę wrócić po 2 tygodniach pełen pęcherzy po tym, jak zostanę pogryziony przez komary. Dziękuję bardzo. Takie wakacje to ja wolę sobie w domu do wanny w wodę napuścić i tam się pokąpać. No i jak widzicie, Bałtyk za zimny, zagranica za droga, Mazury za dużo komarów. No to najlepiej, tak jak już powiedział ty przed chwilą ten mój znajomy, co tam siedział, najlepiej zrobić to w ten sposób, że kupujesz sobie kółeczko, krokodylka, wrzucasz do wanienki i odpoczywasz całe 3 miesiące. Coś wspaniałego. No właśnie. I jak jeszcze można zauważyć, Polak nigdy nie jest zadowolony z jednej rzeczy. Znaczy z jednej rzeczy, bardziej z jednej osoby. Albo kilku osób. Tak to bym nawet ujął. Z sąsiadów. Tak. Zawsze jest tak, że o, jaki ten sąsiad niedobry, muzykę puszcza, tutaj. Dzień dobry mi nie powiedział o poranku, ani nie powiedział dobranoc o wieczorze. W ogóle do kościoła to on nie chodzi, nie wspomina mnie jak ja idę, nic nie pomoże. Ja idę z ciężkimi walizkami, a on mi nie pomoże. Takim często obrazem się spotykamy sąsiada. A teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy ten sąsiad wyjeżdża, zmienia miejsce zamieszkania, wtedy nagle się odnajduje ta łezka i mówimy, joch, jak szkoda, że ten sąsiad odszedł. Czemu on odszedł? Ten nowy to jeszcze gorszy, bo to tutaj taki cham prostak i w ogóle nie wiadomo, co z nim zrobić.
Ale ten stary, to w porównaniu do tego, to jaki był boski, ta jego muzyka o 6 rano na cały na wszystkie decybele, jakie był miał możliwe, puszczone, coś pięknego. Dlaczego go już teraz z nami nie ma? Dobra, więc ja omówiłem trzy cechy, w jakich Polakowi nie dogodzisz. Czyli pogoda, wypoczynek i sąsiedzi. A teraz pytanie do Was. Jakie są według Was zjawiska, cechy, rzeczy, w których Polakowi nie dogodzi? Zawsze będzie jakieś ale, że albo to za zimno, jak już mówiłem, albo za gorąco, albo muzyka za głośno, stary sąsiad lepszy, nowy gorszy. No jak wy uważacie, jakie jeszcze takie właśnie rzeczy, zjawiska stanowią o tej, można powiedzieć, nieokiełznanej naturze Polaka? Piszcie w komentarzach na dole. Jak zwykle zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, dawania kciuków do góry, jak i opiniowania całego kanału. Dobra. Dzięki wielkie jeszcze raz za wysłuchanie po raz kolejny mojego vloga. Cześć, trzymajcie się. To Hej. my Polacy, żyjąc walczysz. To my Polacy.